Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak Państwo widzicie, sporo dzisiaj gości, ale ci goście mają swoją ważną rolę do wypełnienia. Chcemy dzisiaj zachęcić Opolan do tego, żeby przekazywali swój 1% podatku, który mają zapłacić, żeby ten procent zostawał do dyspozycji organizacji pozarządowych z Opola. To jest akcja, która ma już swoją dość długą historię, choć oczywiście jeszcze wiele z tego podatku nie zostaje przekazywanych do organizacji pozarządowych, więc chcemy zaapelować, żeby te pieniądze, które Państwo i tak wyślecie do Warszawy, żebyście zostawiali w Opolu. Trochę to działa w taki sposób, jak niedawna zbiórka na Centrum Solidarności w Gdańsku, niedawna zbiórka na wypełnienie puszki w Ośpu. W dobrej intencji, z myślę pięknym sercem, można wspomóc tych, którzy na co dzień dbają o to, żeby rozwijało się społeczeństwo obywatelskie w Opolu, ale to też ma oprócz takiego górnolotnego hasła swój praktyczny wymiar. To są osoby, które korzystają dzięki temu, że ten 1% przekażemy na organizacje pozarządowe. To zajęcia dla dzieci, to czasami opieka nad zwierzętami, wiele różnych, bardzo różnych dobrych spraw, które mogą się dziać dzięki temu, że możemy pokazać swoje serce i tak jak wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak jak wspieraliśmy inne tego typu akcje. Ja jak słyszałem kibice na przykład Wisłę Kraków, tak my możemy wesprzeć to dobro, które organizacje pozarządowe w Opolu robią, do czego zachęcam, do czego zapraszam. Ja na pewno to zrobię, jeżeli chcecie i możecie, przekażcie swój 1% dla tych właśnie ludzi, którzy na co dzień swoim zaangażowaniem robią wiele fajnych spraw w mieście. Szanowni Państwo, ja bym chciała przede wszystkim przypomnieć i tak zaakcentować fakt, że wciąż jeszcze mamy sporą grupę osób, które nie decydują się na przekazanie swojego 1% w ogóle. Z danych, które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, wynika, że 60% osób, które podatników, którzy mają do zapłacenia podatek, decyduje się na to, żeby 1% przekazać dla organizacji pożytku publicznego. No a 40% tego z jakiegoś powodu nie robi. Więc chcielibyśmy po pierwsze zaapelować, czy dotrzeć do tej grupy i namówić na to, żeby ten 1% faktycznie przekazywać, bo trzeba wiedzieć, że to nie jest dodatkowy podatek. To jest część podatku, który tak czy inaczej oddajemy. Musimy oddać, jesteśmy do tego zobowiązani. Druga grupa to właśnie te 60%. Z kolei tą grupę chcielibyśmy namówić, aby przekazując 1% przede wszystkim szukała organizacji pożytku publicznego, które funkcjonują w Opolu. Tak jak pan prezydent powiedział, jak te pieniądze zostaną w naszym mieście, to nasze rodzime organizacje będą mogły się rozwijać, będą mogły realizować jeszcze więcej swoich zadań, jeszcze więcej fajnych, ciekawych, mądrych rzeczy robić na rzecz naszych mieszkańców. I myślę, że to jest dużą wartością. Mamy 92 organizacje pożytku publicznego z Opola uprawnione do otrzymania 1% w tym roku, więc jest w czym wybierać. To są przeróżne obszary, to jest kultura, to jest sport, zdrowie, pomoc społeczna, ekologia, działania na rzecz zwierząt. Myślę, że każdy mieszkaniec jest w stanie znaleźć coś dla siebie, coś, co faktycznie trafia do jego serca, do jego przekonań. W ramach kampanii, którą będziemy prowadzić, zaplanowaliśmy szereg działań. Między innymi tradycyjnie dyżur księgowej, osoby, które będą chciały skorzystać, które będą potrzebowały pomocy przy rozliczeniu PIT-u. Zapraszamy w marcu i w kwietniu. Księgowa bezpłatnie mieszkańcom Opola będzie pomagała rozliczyć ten PIT. Również konkurs niepozorny 1%, tutaj z nami jest współorganizator konkursu 24 Opole. W ramach tego konkursu będziemy starali się wyłonić najciekawszy film promujący kampanię, najciekawsze zdjęcie i taką pracę opisową na temat tego, dlaczego zostawiamy ten 1% w Opolu. Tutaj więcej o konkursie to pani Dagmara opowie.
Natomiast również będziemy też działać wspierając same organizacje pożytku publicznego. Przewidzieliśmy dla organizacji różnego rodzaju szkolenia po to, żeby też organizacje jakby poprawiały taką jakość czy szerokość dotarcia ze swoją kampanią do mieszkańców naszego miasta. Będziemy starali się ich w tym wspierać. Całość zakończy impreza plenerowa na rynku, to również już tradycja. Impreza jest zaplanowana na 13 kwietnia, no i wtedy będzie można już na żywo poznać wszystkie organizacje, również wspólnie się pobawić, no i nastąpi już rozstrzygnięcie samego konkursu. W takim skrócie to tyle. Konkurs Niepozorny 1%, którego Portal 24 Opole jest współorganizatorem, przede wszystkim ma wspomóc organizacje pozarządowe w promocji, w pokazaniu się mieszkańcom Opola, Opolszczyzny. I w ten sposób jakby też mocno chcemy zachęcić do wzięcia udziału jak największej liczby organizacji. Mam nadzieję, że w tym roku, ponieważ troszeczkę został wydłużony czas dosyłania swoich prac na konkurs i też został wydłużony czas samego głosowania przez Opolan, to mam nadzieję, że te organizacje będą miały w tym roku jeszcze szerszą promocję, będą mogły się bardziej pokazać. Zachęcam, żeby jak najbardziej promować się poprzez może film, ponieważ oczywiście samo zdjęcie i hasło też jest dobrą formą promocji, ale jednak poprzez film możemy dużo więcej pokazać samych działań organizacji. Nasza fundacja na co dzień pomaga dzieciom. Prowadzimy dwie placówki wsparcia dziennego. Świetlica środowiskowa Narnia i Oaza. Też organizujemy liczne imprezy dla dzieci i młodzieży, jak na przykład festiwal spektakli profilaktycznych, który już od kilku lat działa w Opolu i są zaangażowane również szkoły, placówki. Dzieci poruszają różne problemy związane z zagrożeniami, które są w społeczeństwie obecne. Środki, które otrzymujemy z 1%, przekazujemy na nasze świetlice, czyli na wsparcie dzieci, na jakieś zajęcia edukacyjne, na wycieczki, na wyjazdy, na wsparcie też generalnie naszych placówek, tak ogólnie. Ja jeszcze tylko chciałabym dodać, tak, magister Marta Mączyńska, jestem psychologiem Fundacji Pomocy Dzieciom i Rodzinie. Tutaj pan Wojciech Zabrocki bardzo ładnie powiedział na temat tego, że wykorzystujemy ten 1% na to, żeby oczywiście dzieci świetnie się bawiły i to jest jeden z głównych celi. Natomiast ten 1% także służy nam do prowadzenia różnego rodzaju specjalnych zajęć, tak zwanych warsztatów psychoedukacyjnych, to już z moją osobą, gdzie wykorzystujemy niekiedy bardzo drogie materiały dydaktyczne. Dzięki temu dzieciaki mają szansę popracować na różnych obszarach swojej chociażby inteligencji, procesów poznawczych, więc to jest jak najbardziej nam przydatne. Mamy szansę porozmawiać nie tylko o tym, czym jest komunikacja czy emocje, ale też dzieci mają szansę chociażby na konsultacje indywidualne i porozmawianie o trudnych dla nich sytuacjach i trudnych dla nich przeżyciach. Więc nasza fundacja także wspiera psychologicznie nasze dzieciaki i ten 1% jest nam jak najbardziej potrzebny i w 100% wykorzystywany. Także dziękujemy bardzo za każdy procent i za każdą możliwość wsparcia naszej fundacji. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj też wziąć udział w tej konferencji, dlatego że nasze doświadczenia z 1% podatku dotychczas jakby obejmowały przede wszystkim rodziców naszego klubu, ale okazuje się, że staramy się, nie okazuje się, ale staramy się i robimy wszystko, żeby pieniądze, które pozyskujemy z różnych źródeł, między innymi z 1%, zwracać w możliwie niewiarygodnej kwocie, ale 101% właśnie do nas.
To się przekłada na konkretne rzeczy, które są chociażby związane z wyposażaniem szkół, gdzie prowadzimy treningi, użyczamy również naszą matę, nasz sprzęt dzieciom, które na co dzień nie trenują judo, ale które korzystają z tego sprzętu i chodzą do różnych właśnie szkół w naszym mieście. Staramy się również organizować i takie imprezy, które integrują nas wśród całych rodzin, gdzie zapraszamy na różnego rodzaju pikniki i festyny, przede wszystkim dbając o promowanie kultury fizycznej. Nasz klub jakby jest bratnią organizacją klubu judo AZS Opole, który wyczynowo uprawia judo. My staramy się dbać o tą kulturę fizyczną, promować ją i sprawiać, żeby jak najszersze grono dzieci właśnie uprawiało sport. No, przede wszystkim judo, bo tym się właśnie zajmujemy. Nasze działania obejmują również pracę z osobami niepełnosprawnymi. Mamy sekcję dla osób niepełnosprawnych, które startują w zawodach, ale również dla których organizujemy możliwie jak najciekawszy program kulturalny, bo dzięki temu, że aktywizujemy ich fizycznie, to również organizujemy różnego rodzaju wyjazdy, na których mogą poznawać innych ludzi, poznawać inne miejscowości, przy okazji startując również w zawodach. To też jest dla nas ważne, że kolejni zawodnicy niepełnosprawni mają właśnie chociażby już licencję Polskiego Związku Judo. Za to odpowiada nasza pani prezes Agata Mruz-Pankowska oraz trener Jerzy Dodzian, który to z kolei również, z których to inicjatywy powstał kolejny projekt, nad którym pracujemy i na który również staramy się pozyskiwać środki, między innymi Judo in School, gdzie udało nam się dla 70 dzieci z publicznej szkoły podstawowej nr 15 zorganizować właśnie takie systematyczne zajęcia nieodpłatne wraz z judokami, więc fantastyczna sprawa. Zachęcamy do tego, żeby przekazywać 1% podatku, również nam, ale pozostałym organizacjom, bo jestem na 100% pewien, że te pieniądze są po prostu wykorzystane właściwie i dzięki temu, poza wsparciem miasta, które jest bardzo, bardzo duże, możemy jeszcze lepiej funkcjonować, pracować, nie oddając tych pieniędzy na zewnątrz. Także zachęcam. Dzień dobry Państwu, Halina Ugniewska, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opolu, przy Uniwersytecie Opolskim. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa już ponad 40 lat. Podstawową naszą działalnością są wykłady, które odbywają się regularnie w każdą środę i oprócz tego zajęcia w sekcjach, według zainteresowań oczywiście słuchaczy. Wykłady odbywają się z zakresu historii, psychologii, geografii i w ogóle takie wykłady, jakie sobie słuchacze życzą. Tak samo zajęcia w sekcjach również działają tak, jakie są zainteresowania słuchaczy. Proszę Państwa, 1% chcielibyśmy bardzo uzyskać, bo w naszym budżecie to jest składka 5 zł od każdego słuchacza i jak Państwo widzicie, to nie jest tak dużo pieniędzy, prawda? Mało bierzemy udział w programach, dlatego że w naszej organizacji to są już osoby starsze. My już po prostu nie umiemy tak pisać programy, które może program to byśmy umieli napisać, ale po prostu nie umiemy się tak rozliczać dokładnie. To są naprawdę bardzo duże trudności. I dlatego nasi wykładowcy, to są wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego, to są wolontariusze i w ogóle wszystkie osoby, które pracują w naszym uniwersytecie, to są wolontariusze. Nasza działalność głównie jest skierowana do osób starszych, co nie powiedziałam na samym początku. Bardzo dużo współpracujemy oczywiście z młodzieżą, z dziećmi. Od lat prowadzimy program Łączymy Pokolenia. I to w tej chwili słyszymy na co dzień, że właśnie takie programy są to programy najważniejsze. Bo jak Państwo widzicie, jak w tej chwili po prostu wyglądają takie programy. Bardzo współpracujemy na co dzień również z młodzieżą. Młodzież studencka prowadzi też różne nauki języków, prowadziła gimnastykę. No w tej chwili jeszcze nam w tym roku tak nie wychodzi, ale myślę, że z powrotem wróci ta wielka współpraca między młodzieżą a dziećmi. Dlatego bardzo, bardzo prosimy o 1%, bo chcielibyśmy rozwinąć bardzo szeroko jeszcze rehabilitację i wyjazdy turystyczne. Na co brakuje nam bardzo pieniędzy? Na wyjazdy, na wycieczki różne, na wczasy,
bo tutaj przyznam się szczerze, że bardzo nam brakuje środków. No oczywiście, że tam szukamy różnych sponsorów, co te wyjazdy mamy trochę tańsze, ale to jeszcze nie to, co chcielibyśmy. Także tutaj myślę, że warto by było tej grupie osób bardzo pomóc. Azyl Nadziei. Jest to fundacja dla zwierząt starych, chorych, kalekich. 1% pozwala nam te zwierzęta ratować, utrzymywać. No niektórym nawet stwarzamy drugi dom. Trafiają do nas zwierzęta różne, jak zresztą widać, takie też, ale głównie są to koty, psy, które no, stały się ludziom albo niepotrzebne, albo gdzieś uciekły, trafiły do nas pokaleczone czy chore. I takimi zwierzętami głównie się zajmujemy. Leczenie jest bardzo drogie, dlatego 1% tym zwierzętom ratuje życie, bo możemy właśnie za te pieniądze leczyć, karmić i utrzymywać te zwierzęta. Jak widać, zwierzęta trafiają do nas różne. Akurat mam takie dwa zwierzątka egzotyczne, surykatkę, która w naturze zamieszkuje południową Afrykę, pustynię Kalahari. U nas jest, ona nie jest stamtąd, nie pochodzi stamtąd, to jest zwierzątko, które u nas się urodziło, bo już powstały w Polsce, no nieliczne wprawdzie, ale są hodowle tych zwierzątek i ona trafiła do nas na przechowanie, bo reszta, tam pan sobie chciał powiększyć hodowlę, reszta stada nie chciała dziewczynki przyjąć i trafiła do nas, na razie jest u nas. Mam jeszcze jedno takie egzotyczne zwierzątko, tylko musimy wisie, nie da rady chyba zamienić, bo one się nie lubią, bo wiśka, takie zwierzęta jak wiśka w naturze się żywią takimi trochę mniejszymi zwierzętami, jak to, które zaraz pokażę. No chodź, chodź Sajmonku. To jest Sajmonek. No chodź malutki, nie bój się myszko. O, to jest Sajmonek, to jest scynk olbrzymi. Jest bardzo grzeczny, bardzo miły, naprawdę nie sprawia żadnych kłopotów. Też jest u nas na przechowaniu, bo jego pan nie może się nim zajmować w tej chwili. I jest no, naprawdę niekłopotliwym zwierzęciem. Nie żywi się, tam jest mokre, nie żywi się, znaczy w naturze może tam zjada jakieś żywe zwierzątka, u nas nie, bo no to jest wbrew naszym przekonaniom, żeby żywić go. Ale jajeczko sobie lubi zjeść owoce, lubi zjeść warzywa. Je dwa, trzy razy w tygodniu, czasem dostaje mięsko, także jest bardzo grzeczny, bardzo spokojny, lubi się przytulać, pokazuje jak chce wyjść z terrarium, że chce się przytulić, czasami śpi nawet w łóżku, to mu się zdarza, bo nie chce wyjść, lubi się grzać, terrarium jest pod lampą, a normalnie to jak gdzieś zaczyna chodzić, to zaraz wchodzi pod jakiś kocyk, żeby się poprzytulać. Po to wychodzi, żeby się właśnie poprzytulać. Nawet takie zwierzątko potrzebuje kontaktu z człowiekiem, potrzebuje głaskania. On bardzo lubi głaskanie, bardzo lubi właśnie przytulanie. No jeszcze troszeczkę na pewno urośnie, jest troszeczkę może za gruby, bo kocha jeść, a trochę ograniczamy, ale nie mamy sumienia. Ale jakoś myślę, latem będzie więcej wychodził, bo mamy wolierę dla gadów taką też i będzie mógł sobie tam pobiegać, bo chyba niestety on zostanie u nas trochę dłużej. I teraz mamy jeszcze tutaj inne zwierzątka, które już się chcą bardzo pokazać. Mamy, te zwierzątka są już do adopcji, trafiają do nas właśnie. Najwięcej mamy do adopcji w zasadzie kotów, ale również trafiają do nas i takie zwierzątka. Bisia, nie wolno. O właśnie, trafiają do nas również szczurki. Aktualnie mamy szczurków kilkanaście do adopcji, około półrocznych, podobnych do tej dziewczynki, ta już jest wiekową babcią, bo już ma ponad 2 lata. Szczury żyją góra do 3 lat, czasem się to zdarza. Mamy półroczne właśnie podobne do niej oraz białe albinoski do adopcji. Tutaj mamy też pana szczurka takiego. To są bardzo mądre zwierzęta, bardzo lubią kontakt z człowiekiem, no i też takimi właśnie się zajmujemy. Mamy również do adopcji aktualnie chomisie takie malutkie, bułgarskie, które tak mamusia, tatuś, bujek zostały porzucone, no i się okazało, że po kilku dniach było już tych chomików więcej. No i mamy właśnie do adopcji takie jasne chomiczki oraz takie ciemne. Te też mają około pół roku. Bardzo miłe stworzonka, też bardzo inteligentne. I ruchliwe. I ruchliwe, bardzo ruchliwe. Także no, dzisiaj też. Trafiają do nas również czasem mniejsze jeszcze zwierzątka.
No teraz mamy akurat właśnie takiego jednego. Taką, Teklę. Tak, bo to jest pani, tak? To są panie. Pan się zdarza raz na milion podobno. To jest Tekla. Też bardzo miłe zwierzę. Tak. Niekłopotliwe. Wymaga tylko troszeczkę czegoś zielonego do jedzenia i w zasadzie nie ma z nim żadnych owoców. No jest jeden kłopot, że się szybko rozmnaża i składa jajeczka i z nich czasami aż za szybko wykluwają się maluchy. Znaczy to jest akurat okaz taki dosyć stary, więc podejrzewam, że już maluchów z tego nie będzie. Nie będzie, na szczęście. No i mówię, fundacja dzięki temu, że mamy ten, my już jako fundacja istniejemy 11 lat, i dzięki temu, że mamy ten 1% od początku istnienia fundacji, mogliśmy uratować naprawdę bardzo dużo zwierząt, wyleczyć, uratować i oddać do adopcji. Bo zwierzęta staramy się te, które się nadają do adopcji, które są na tyle zdrowe, zaszczepione, wysterylizowane i na tyle atrakcyjne dla kogoś, kto chciałby wziąć, więc dajemy do adopcji. Do adopcji mamy dużo kotków. Mamy teraz bardzo fajnego pieska w typie bigla, takiego jeszcze prawie szczeniaczka. Mamy też młodą suczkę okołoroczną. Więc zapraszamy do fundacji, zapraszamy do wspomagania nas tym 1%, bo to te zwierzęta ratuje. Mamy też ludzie dobrej woli, wpłacają nam też pieniążki dodatkowo na konto, biorą zwierzęta do adopcji, pod adopcje wirtualne, pod swoją opiekę jakby. I na te zwierzęta też nam wpłacają właśnie pieniądze i dlatego mówię, możemy robić to, co robimy i ratować te zwierzaki.